Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Państwo Ministrowie. Pan premier w swoim exposé zapowiedział kontynuację budowy dróg i autostrad oraz inwestycje w infrastrukturę kolejową. W latach 2012-2015 na program drogowy ma być przeznaczone 43 miliardy złotych. Chcę zapytać pana ministra o inwestycje na trasie S17 Warszawa-Lublin, a szczególnie o obwodnicę Ryk, Kołbieli i drugi etap obwodnicy Puław. Inwestycje o szczególnym znaczeniu dla północnej Lubelszczyzny, dla całej Lubelszczyzny, w przypadku Kołbieli dla Mazowsza. Inwestycje, które od lat przesuwane są w czasie. Panie ministrze, jakie kwoty zapisane są na ten cel w budżecie na rok 2013? Kolejna kwestia. Na modernizację linii kolejowych do 2015 roku ma być przeznaczone 30 miliardów złotych. Czy kwota ta obejmuje również modernizację linii kolejowej nr 7 Warszawa-Lublin do Rochusk? I ostatnie pytanie. Na program budowy i modernizacji komend policji w całym kraju ma być przeznaczone do końca 2015 roku miliard złotych. Czy plan ten obejmuje również budowę komendy powiatowej policji w Rykach? Jaka kwota będzie przeznaczona na ten cel w budżecie na przyszły rok? Dziękuję bardzo.